biało-czerwony autobus stanął 24 września na Mosińskim Rynku. Wojtusiaki przyjechali po krew dla potrzebujących. Mieszkańcy Mosiny chętnie dzielili się życiodajnym płynem. Na oddanie krwi przez kilka godzin zdecydowało się ponad 30 osób. Dzisiaj w Mosinie, czyli 24 września, organizujemy zbiórkę krwi. Zbieramy jak zawsze dla chorych dzieci, aczkolwiek tak naprawdę dla wszystkich chorych i potrzebujących ludzi. Mosinianie jak zwykle dopisują, przychodzą, jest całkiem fajnie. W tej chwili mamy już 14 czy 15 pobrań, wszystkie fotele zajęte. Co kawałek przychodzą następni krwiodawcy, także myślę, że będzie dobrze. Myślę, że około 30 kilku osób, od 30 kilku osób uzbieramy donacje krwi. Zdecydowałam się, jestem pierwszy raz i zdecydowałam się, bo szlachetnie jest pomagać, a przy okazji dowiedzieć się, jaką mam grupę krwi, czy jestem w pełni zdrowa. Zawsze można w odpowiednim czasie przeciwdziałać, leczyć. A poza tym idę za przykładem mojego taty, który przez ponad 20 lat też oddawał krew jako honorowy dawca, także myślę, że to jest bardzo dobry gest. Dzisiaj oddałem krew po raz 48, jestem regularnym krwiodawcą, oddaję średnio co 2 miesiące. Akcje w Mosinie odbywają się od niedawna, 2-3 lata, ale jest to bardzo dobra promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Mosiny. Krwiodawstwo jest ważne nie tylko ze względu na to, że pomaga się ludziom, którzy potrzebują tej krwi, ale dzięki krwiodawstwu można regularnie się przebadać, wykryć różne schorzenia, o których nawet się nie ma pojęcia, jak na przykład żółtaczka typu B, kiedy jest się nosicielem, a niekoniecznie ma się jakieś objawy. A oprócz tego można otrzymać wiele ciekawych bonusów w postaci czekolad, soczku jabłkowego, zwolnień podatkowych, czy tak jak w moim przypadku powyżej donacji 18 litrów, darmowe przejazdy komunikacją miejską w Poznaniu i w najważniejszych miastach Polski. Chciałbym pozdrowić kolegę i sąsiada Andrzeja Dąbrowskiego, który jest wiernym widzem telewizji Mosina TTVi, ale niestety dzisiaj nie mógł oddać krwi i na pewno z wielkim żalem skomentuje to wydarzenie, że niestety nie udało mu się być ujętym obiektywem telewizji. Dziękuję. Aby honorowo oddać krew, trzeba mieć ukończone 18 lat i być w dobrej kondycji zdrowotnej.